W takim razie, moi drodzy, czas na pierwsze telefony, czas na pierwsze połączenie. Wróżbita Filip tego wieczoru jest absolutnie do waszej dyspozycji. Dodzwoniłeś się do Wróżbity. Słucham pytania. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Moje imię Adrian z Poznania. Adrian z Poznania, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie. Czy znajdę jakąś kobietę teraz i jak ona będzie wyglądała? Teraz nie znajdziesz, teraz rozmawiamy. A, no teraz nie, ale czy w przyszłości? Określ tę przyszłość. 5, 10, 15 lat? 20 minut? Pół godziny? Nie. Jutro? 5, 10 dni. 5, 10 dni. Tak. Znajdziesz kobietę. Nie jedną. Będziesz mijał na ulicy, ale żadna z tobą nie będzie. W ciągu tych 5, 10 dni. Ale uwaga! Okay. Bo za 2 tygodnie coś się odpierdoli. Poczekaj. Okej. Okay. Klasyczny tarot. Ten wyczerpuje manę dosyć solidnie. Sprawdźmy. Kobieta, proszę bardzo, widzisz? Spotkasz bezdomną kobietę, która będzie chciała od ciebie pomoc. Zapyta, powie, że dawno nie jadła. Zapytaj się jej, czy również dawno nie uprawiała seksu. Odpowiedź będzie twierdząca. A ty znajdziesz kobietę, a ona to, czego szuka. Później zabierz na jakiś delikatny obiad, może kupię jakiś ciuszek i odwiedzaj ją. Na dworcu. Wszystkiego dobrego. Jasne, dzięki. Dzięki serdecznie. Czasami odpowiedź na nasze pytania przynosi pierwsza karta. To jest właśnie to, czego szukamy. Wróżbita Filip, zawsze na miejscu. Pan Filip, tak? Halo? Pan Filip, tak. Wróżbita Filip, witam serdecznie. Dobry wieczór. Wie pan co? No normalnie z panem zawsze był z tej strony Artur z Agencji Deklarowanej Flety. Wysłaliśmy panu kolegę o 21 i tak od pół godziny stoi pod drzwiami i na to nie chodzi. Momencik, momencik. Pan jeszcze raz powie to wszystko. No z tej strony Artur z Agencji Zaczarowane Flety. A. Wysłaliśmy panu kolegę do towarzystwa i od pół godziny stoi pod pana drzwiami. Pierwszy raz to się zdarza, żeby pan tak zrobił. Wie pan, no to musiała zejść jakaś pomyłka, bo ja dzisiaj absolutnie nikogo na ten wieczór nie zamawiałem. To dziwne, dziwne, bo ten numer to już któryś raz do nas dzwonił. No to w takim razie musiałaby zajść naprawdę jakaś duża pomyłka. Tym bardziej, że nikt tutaj nie pukał, proszę pana. Na pewno? No w tym mieszkaniu nikt nie pukał od dobrych kilku godzin. Kurde, to dziwne. To nie wiem. Zaczarowane flety. No dobra, no powiem tak, no wyjaśnimy to jakoś. Niech postoi tam jeszcze ze 2-3 godziny. No nie, on tam no nie będzie wrócić, jak A nie kto będzie przyjechał? Pan otwierał. Arek, Michał, Artur? Michał. To niech poczeka. Dobra. Wszystkiego dobrego. Halo, dobry wieczór. Halo, witam serdecznie. Witam. Paweł z Ostrowi Mazowieckiej. A to nie, to z panem nie rozmawiam. Czemu? Tak, z zadupia jakiegoś pan dzwoni. Nie z zadupia, to nie jest zadupia, to jest miasto seksu i biznesu. Ja dzwonię z takim zapytaniem do pana. Proszę pana, mam hemoroid. I jak śpię na prawym boku, to mnie boli, i jak śpię na lewym boku, to mnie swędzi. Przejebane. Jak mam spać? Może pan się na brzuchu położy. A no właśnie, nie mogę. A czemu? Jak śpię na brzuchu, to nie mogę zasnąć. Jak śpię na plecach, to chrapię. Mogę spać albo na lewym boku, albo na prawym boku. No to pan wybierze, czy pana boli, czy poswędzisz. No. No nie ciekawa sytuacja, myślałem, że pan coś podpowie. No dobra, momencik. A czy próbował pan ucisku na hemoroid podczas snu? Nie próbowałem. Może warto. Może warto. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A to już pan, już dziękuję i pozdrawiam. Kart jeszcze nie postawiłem. Już panu tak śpieszno, żeby ucisk zastosować? Nie, no to tak, no, chciałbym znać pana zdanie na ten temat. No dobrze. Pana stanowisko. Inaczej zrobimy. Proszę pana, ja jeszcze dzisiaj mam trochę program, zróbmy tak. Pan spróbuje ucisku, zobaczy, czy jest lepiej. I pan do mnie zadzwoni, powie, czy jest lepiej. Jeżeli było lepiej, to ja włączę taki dzwoneczek, że dziękuję za uznanie. A jeżeli będzie gorzej, to pomyślimy jeszcze, ale co moglibyśmy z tym zrobić. Ale ucisk wtedy będzie jednym palcem, czy dwoma? Kciukiem najlepiej. Kciukiem. Tak. Jeżeli na prawym boku, to lewej ręki, jeżeli na lewym boku, to prawej ręki.
Dziękuję wazelinkę, bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wazelinkę, no ewentualnie jeszcze jest opcja troszeczkę droższa, kamień odbyć. Mhm. On również jest stosowany w takich właśnie zastosowaniach. Leczy hemoroidy, tylko trzeba jeszcze tam pocierać. A na przykład jeżeli mam pod ręką pilot, to pomoże? Co ma pan? Pilot. No tak się panu ręka zmęczy. Mniej więcej w co jakim odstępie czasowym trzeba stymulować to wszystko? W sensie no tego hemoroida. Tego hemoroida, tym pilotem, tak? No to musi pan policzyć od jednego do nadsu, do stu. Od jednego do stu. I wtedy. No to sporo. Tak. Ale myślę, że pomoże. No trudno, dziękuję no, serdecznie. Trzeba, to trzeba. Dziękuję serdecznie. O, halo, z tej strony Adi Stargówka. Zadzwoniłem się do pana wróżbity. Ale nie teraz, Adi. Adi, nie teraz. Na pewno. Wiedziałem, że na dzisiaj miała być ta cała paka. Zadzwoń później, dobra? Po programie. Z chłopakami gotowaliśmy 24 godziny bez przerwy. 8 dni w tygodniu. A ty teraz mi tak się wywalasz? Mam program na żywo, Adi. Jaki program? Kurwa, wróżbiarski. Później zadzwoń. Ja pierdolę, dobra. Komu dzisiaj uda nam się pomóc? Kogo mu dzisiaj uda nam się pomóc? Proszę bardzo. Moi drodzy, chwilowa przerwa. Wróżbita też musi naładować kamienie. A czasami te kamienie też trzeba odcedzić. Michał, kurwa, mówiłem, że nie ciszę. Co ty mi stoisz, przychodzisz, mam problem. Jak tam studio? Kiedy wchodzimy na żywo? Już mnie słychać? Dobra, uważajcie następnym razem, dobra? Z tej strony Alicja Kołodziej z Regionalnego Centrum Wsparcia Ekologii. Od 1 października tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Ekologiczne Województwo. Słyszał pan w ogóle o tym? Halo. Oj, pan chyba na zewnątrz, co? Na dworze. Halo, słyszymy się? Wróżbita Filip, witam serdecznie. Oho, no to przepraszam, jako pomyłkę. Czekam na pizzę i myślałem, że pan ją dowiezie, chyba że sobie pan żarty. Nie, no chłopie, ja sobie robisz. No dzwonisz do wróżbity. To zada jakieś pytanie chociaż, kiedy będzie pizza. Do wróżbity? Tak. Aha, to może wróży mi pan, gdzie jest moja pizza. 13... No, zajra pedziałko, gdzie jest? 13:18. Słuchaj, jest w drodze i będzie za około pół godziny. Aha, no to się pośpiesz, bo już głodniej się robię. Ale to nie jadę ją do worze. Pan dzwoni do wróżbity, dobra. A nie do wisiela no. Pizzy. Tak, a pan do prezydenta. Dobra, pośpiesz się, na razie. Dzięki serdeczne, dzięki również za poradę. Słuchajcie, wróżbita też musi czasami dorobić, co? Nie dali mi innego numeru telefonu, ale dzisiaj nie pracuję. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, halo. Ja Damian z Małomic, ale dla ciebie to chyba bardziej Damianek. Co? Damianek? Damianek, no... No co, no, nie pamiętam. Synek. 2009, Ciechocinek. Ha, Damianek. Nie no, ty chyba kurwa żartujesz sobie, co? Nie no, pamiętam, no, Damianku, pamiętam. Bo ja właśnie papiery już złożone, żona zostawiona, ojciec z drugiego zawału właśnie wrócił, bo powiedziałem, wyszedłem z szafy w końcu, ale ty telefon zmieniasz, zamki zmieniasz, myślę teraz sobie zadzwonił, no i w końcu jestem. Damianku, ja ci powiedziałem, ja wiem, że w tym Ciechocinku wydarzyły się absolutnie różne rzeczy, ale moja babcia, która była w sanatorium wtedy, nie jest tobą zainteresowana, Damianku. Nie wydzwaniaj do mnie już. Babcia nie, ale Filipek, no przestań. Filipek, przestań, przecież ja całe życie sobie zrujnowałem teraz przez ciebie. Ja teraz nic nie mam. Ja myślałem, że to jesteś, że ty jedyny. A tu nic. Ja pierdolę. No co teraz? Weź się przynajmniej jakąś wróżbę, daj czy coś śmiesz. Ja już tu nie mogę, już nie potrzebuję po prostu. Masz piękne oczy. To zawsze z takim tekstem. Dobra. To co teraz będzie? Damianku. Nie denerwuj się. Wszystko się ułoży. Nawet nie muszę patrzeć w karty. Znajdziesz swojego Filipa. Ale ty jesteś moim Filipem. Ty zawsze będziesz moim Filipem. A ty, kurwa, moim Damiankę nie będziesz. Dobra, kolejne połączenie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy ja się dodzwoniłem do wróżbity Filipa? Zgadza się, przy telefonie.
witam serdecznie. Miałem taką sprawę. Moja babcia jest bardzo, bardzo chora ostatnio. Mhm. Moja babcia jest dość zamożna i chciałbym się spytać, kiedy ona pierdolnie w ten kalendarz. A w ten sposób? Myślałem, że chcesz, żeby babci pomóc w jakiś sposób. Żeby wyzdrowiała, ja wiem, a nie że pomóc, żeby... Ja wiem, że ona się męczy, po prostu chciałbym, żeby już odeszła do lepszego świata. A rozumiem, że spadek duży będzie. Nie wiem, co słyszałem, że jest jakiś spadek. Dobra. Tak, duży. Sprawdźmy to. Widzę, że już się nie możesz, kurwa, doczekać. Tak, bardzo proszę. No to, kochany, przyszykuj 300 zł. 300? 300. Ale na co? Poczekaj, 300 to nie wszystko. Dodajmy. 300, wieniec, 1500 dla zakładu pogrzebowego, dębowa trumna. Tak. 200. No i stare miejsce na cmentarzu na 10 lat. No, trochę się wykosztujesz, stary, ale kasę szykuj na maj tego roku. Wszystkiego dobrego. Maj. Super, dziękuję panu bardzo. Jednak święta będą szybciej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdrawiam. Wszystkiego dobrego. Halo, kogo witam, kogo goszczę? Kto tym razem? Dzień dobry, Michał ze Szczecina dzwoni. Witam serdecznie, Michale. Ja z takim pytaniem, ponieważ ze znajomymi, dokładnie to z moim znajomym i jego dziewczyną jedziemy pod koniec marca na koncert do Warszawy. I no dzwonię z takim problemem, ponieważ ten kolega cały czas mnie gdzieś zaprasza, mimo że bardzo go lubię, to nie jest w moim zagłębiu zainteresowania. Natomiast ja dzwonię właśnie w sprawie jego dziewczyny, bo wydaje mi się, że on coś do mnie czuje. Natomiast ja bym wolał jego, no powiedzmy tą koleżankę. Laura jest moja. Kurde, ale jak to? Laura jest moja. Przyjeżdża do mnie pod koniec miesiąca do Warszawy. Laura jest moja. Ty się od niej odpierdol. Ale nie ma szansy nawet? Nie ma nawet cienia szansy, stary. Ale pociupciać chociaż? Ale dotknąć coś? Nie. Chyba, że po mnie. Ale... O, to możemy się podzielić. Kurwa, no ja nie lubię się dzielić, wiesz? Nie lubię się dzielić, ale może, kurwa, jakoś się dogadamy. W każdym razie, umowa jest taka. Spróbuj z tą Laurą pogadać. Mhm. Żeby się fajnie wystroiła, nawet niech nie idzie na ten koncert, tylko prosto do mnie, okej? Okay? A później zrobimy że po koncercie jakoś wieczorem zadzwonię do ciebie, ale i po nim przyjedziesz. Coś zostawisz dla mnie? Coś tam uszczknę. Dobra, coś zostawię. No dobra. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Ale jestem podbudowany. Dzięki, wzajemnie, hej. Wszystkiego dobrego. Hej. Oj, biedna Laura. Będzie koncert życzeń, ale chyba nie dla niej. Jeszcze nie wie, co ją czeka. Halo. Dzień dobry. Tutaj pan Paweł. Racinewo, powiat chełmiński, gmina Unisłów. Witam. Wie pan co, parę lat temu, 2006 rok, taka nieprzyjemna sprawa tutaj się zdarzyła. Taki 1,5-metrowy skok, dosyć znany w Polsce. Nie wiem, czy pan kojarzy, ja raczej staram się tutaj nie ujawniać. Ale od 2006 to skwiera mi taki problem w wyniku tego wypadku. Mhm. No, uderzyłem się, powiedzmy. Bo jak pan wie, nie udało się skoczyć, chociaż no... Powiedzmy, działo się, to się kamerowało, nie? Mhm. Ale także pan widział. I od tamtej pory boli mnie lewe jajo, wie pan, i pępek. Aha. I z lekarzami dochodzimy, wie pan. Ja chcę, żeby pan mi może kart powiedział, czy to lewe jajo promieniuje na pępek, czy pępek na lewe jajo. W ten sposób. Zależności szukamy, tak? Mhm. Dobra, powiem panu tak, bez operacji się nie obędzie, najprawdopodobniej. Myślę, że kart zapytamy, ale raczej wydaje mi się, że trzeba będzie tam się pożegnać z tym jajem. No, zobaczymy. Znaczy mówi pan, że to jajo jednak do pępka, tak? Jajo do pępka. Zobaczymy. Diabeł, królowa mieczy, gwiazda, księżyc. Mówi panu to coś? Wie pan co, to mówi bardzo takie tragicznie do mnie, że przemawia wręcz. Wie pan co, ja bym się obawiał tej operacji w takim wypadku. Powiem panu, mi też to kurwa nic nie mówi. Także nie wiem, jak będzie, ale trzymam za pana kciuki, żeby ból ustąpił. Oj, no mam nadzieję, że się uda. No, jak się uda, to może posłużymy w kod.
to lewe jajo zostanie, bo prawym nie będę ryzykował. Tym razem proszę nagrywać to kamerką taką, wie pan, poziomo, nie pionowo. Tak. To kolega bym. To, ja już go nie zaproszę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pan Paweł z Wrocławia. Panie Wróżbito, ja mam takie pytanie do pana. Tak. Żona kazała mi tych pana produktów ze strony zamówić na prawie 10 tysięcy złotych. No i już tak prawie klikałem tą płatność, tak. Natomiast patrzę, mówię, wejdę na transmisję, sprawdzę pana. Mhm. Sprawdzę pana, bo nie oglądam, żona ogląda, siedzi wieczorami przy tej telewizji. Tak. I patrzę, obok pana znajduje się takie zdjęcie. No i to na transmisji, tak? No i mówię, no to chyba pan. I mam takie pytanie, czy te produkty na stronie też tak ładnie wyglądają, a w rzeczywistości też takie pulchniejsze do mnie przyjdą? Czy to ta kwestia, czy to ta telewizja tak by, wie pan, o co chodzi? No. Posłuchaj, kurwa, śmieciu. Posłuchaj, kurwa. Nie, słuchaj. Rozjebałeś ten telefon. Rozjebałeś. No tak, będą troszeczkę pulchniejsze. Tak jak i ja. Dobrze. No to przynajmniej pan jest szczery, tak? Tak. Przynajmniej taki szczery. Tak. Szczery sprzedający, szczery kupujący. Tak. Nie kupuje. Dobranoc. Ale wszystkiego dobrego. Jak nie kupuje? Kurwa, no myślałem, że kupisz. Dobry wieczór, panie Filipie. No. Widziałem, że czekra była uzupełniana. Co? Smacznego oczywiście. Ale ja nie o tym. No. Chcesz mi też wcisnąć jakiś środek? Nie, absolutnie. To co, ja co tym mam razem? Bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie. Ja już dzwoniłem miesiąc temu do pana. Niestety załapałem się na koniec transmisji i nie została ta wróżba dokonana. Mianowicie dzwonię w sprawie tego zamówienia na 4990 zł. I czy jest pan w stanie jednak mi wywróżyć to, czy to w końcu przyjdzie, czy nie, bo już minęły ponad 2 miesiące. Zapłacił pan 5 koła, tak? No tak, od razu bliżek poleciał. Co pan kupił? No te takie kamienie do odbytnicze. Mhm. Kamienie odbycia. Przy okazji. Mhm. Właśnie odbycia, bo tam dla znajomego też chciałem, w lutym miał urodziny, myślałem, że sprawię mu po prostu przyjemność takim prezentem, ale no nie udało się. Twoje połączenie zostało przerwane. Twoje Halo? Połączenie zostało przerwane. Halo? Twoje połączenie zostało przerwane. Zapraszam oczywiście, dzwońcie. Jakieś delikatne czasami problemy na linii, ale wszystko będzie w porządku. Oczywiście nasze paczki zawsze trafiają, także proszę się absolutnie o to nie martwić. Każdy kupiony kamień, czy też inne gówno na mojej stronie internetowej zawsze do was dojdzie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, Wróżbita Filip. Czym panu mogę pomóc? Wie pan, co coś nam przerwało wcześniejsze połączenie. Mhm. Ja powiem tak, ja tam w żadne sądy z panem się nie będę tutaj bawić, jeśli chodzi o to zamówienie. Ja po prostu proponuję kulturalną napierdalankę. I jeśli zdecydujemy tym solo po prostu to, kto te kamienie po prostu dostanie. Bo ja już chciałem być miły, tutaj kulturalnie załatwić temat, ale widzę, że tutaj się nie da w inny sposób, niż po prostu przejść do jakiejś kontrofensywy, bo ja sobie, wie pan co, nie dam pluć prosto w twarz. Jestem po prostu podirytowany. To dlaczego pan się chce spotkać? Bo właśnie to na pana czeka. Właśnie to na pana czeka. Pluć w twarz? Proszę pana, no. Tylko na tyle pana stać? Proszę pana, no nie, jeszcze panu spuszczę w pierdol. Ale to już darmowo. Ale za mele pan zapłacisz. No impulsy mi lecą, nie będę ukrywać, że no cały czas tutaj wspieram finansowo. Słuchaj, synek, ja tutaj pomagam ludziom, tak? Chciałeś kupić kamienie, nie doszły, jakiś problem. Słuchaj, to nie moja sprawa. Ja je sprzedaję, ty je kupujesz. Co się dalej z tym dzieje? Mnie to nie obchodzi. Jeżeli masz jakiś problem do mnie, to faktycznie spotkajmy się. Spotkajmy się. I się zrobi kurwa komuś przykro. I to nie będę ja. No mi jest cały czas przykro, bo nie dostaję swojego zamówienia. Pomyśl sobie, jak przykro jest tym ludziom, którzy w tym momencie próbują się dodzwonić i faktycznie potrzebują pomocy, a ty masz problem. Ale ja też potrzebuję pomocy. Ja nie potrafię spać bez tych kamieni, bo ze starych już cała czakra została wyczerpana. To melatoninkę słuchaj, wyłącz telewizor, nie patrz w telefon pół godziny przed snem i będzie lepiej. Dziękuję serdecznie za poradę. Dziękuję, dobranoc. Ale... Pomogłem? Pomogłem.
Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Czy pana słychać? Czy mnie słychać? Słychać pana, tak. O, to bardzo dobrze, panie Filipie. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Andrzej by to miał z tej strony. Witam, panie Andrzeju. O, tutaj byłem u pana na stronie internetowej. Tak. Chciałem sobie te kamienie różne pozamawiać. Tak. Już przechodziłem do płatności. Tak. Natomiast coś ma pan popsute na tej stronie. Jak to? No bo wyświetla się, że nie ma na stanie. A to wyprzedane może już? No właśnie, no bo ja bym chciał te kamienie takie różne pan ma. To inaczej zróbmy, proszę pana. Mam taki pomysł. Jeżeli kamienie ze strony są wyprzedane, ja oczywiście gwarantuję, że stan magazynowy postaram się uzupełnić najszybciej jak się da, ale skorzystajmy w takim razie z takiego magicznego połączenia. Pan teraz po tym telefonie, bardzo bym pana prosił, żeby pan zapłacił określoną kwotę za te kamienie i wyszedł sobie przed dom. Poszukał jakichś małych dwóch, trzech kamieni, dobra? Ja po odcinku dzisiejszym spróbuję naładować je pozytywną energią i tak oto pan będzie miał kamienie. Wie pan co, ale sprawa jest dosyć nietypowa jeszcze, bo ja bym chciał tak tych kamieni około 3000 sztuk. Może mi pan pokazać te kamienie? Proszę bardzo. Jakie to były? Odbycia i ten drugi taki kolorowy? Niech pan pokaże do kamery. No, mamy jajo siły, proszę pana. Kamień odbycia. Nie. To muszą być takie płaskie kamienie. Płaskie. Bo ja je potrzebuję w troszkę innym celu. A w jakim celu? To od razu zapytam. Około 3000 sztuk tych takich... O, są takie szare, takie lekko przeźroczyste. Tak. Wie co, pan takie, co? Bo takie, ja robię takie? Teraz... Robimy z żoną remont i chciałbym sobie ścianę za telewizorem tym kamieniem wyłożyć. O! Tylko niech mi pan powie jeszcze jedną rzecz. Tak? Że jak ja zakurwię tak 3000 sztuk tego kamienia, tak, to czy się nie zrobi jakaś czarna dziura w mieszkaniu? Bo to zbyt duża moc może być. Nas rozjebie. A sąsiadów to już w ogóle. Jest taka szansa, proszę pana. Jest taka szansa, że może być przesycenie mocy, ale w takim razie może pan założyć w takim razie jeszcze... A to dom już jest ukończony? Tak, my robimy po prostu remont w tym momencie. Okej, dobra, no to proszę pana, ale 3000, wie pan ile te kamienie kosztują? To już będzie kilkaset tysięcy. Ja tak myślałem, że nie będzie na stanie magazynowym u pana, dobra. Dlatego super, że się dodzwoniłem, bo może po prostu bezpośrednio od Chin je ściągnęmy. Znaczy, przepraszam, z kopalni mocy. Proszę bardzo. Spokojnie, kontener już płynie, także kamienie będą uzupełnione. Zróbmy inaczej. Pan kupi sobie te kamienie odbycia i tak dalej, te siły. No i na środek, proszę pana, to jest tak zwany magazyn energetyczny, kamień z gór piczmejskich. On powinien magazynować tę energię. I nie dojdzie do destrukcji mieszkania ani osiedla. Także nie... Czyli nawet jak wyłożę sobie całą ścianę tymi kamieniami mniejszymi... Jasne. To tylko pytanie najważniejsze. Jak sobie wrzucę do pomieszczenia, on będzie magazynował i będzie wszystko w porządku, tak? Tak, tylko pytanie najważniejsze. Czy pan mieszka niedaleko odbiornika 5G? Tak, to jest cholery odbiorników 5G. A to jest problem? Teraz tak. Cholera. To panu raczej... Wie pan, ja bym na tym bardzo dużo zarobił, ale no raczej odradzam w takim razie. Bo tam może dojść do takich zakłóceń energetycznych, proszę pana. To wie pan, to zróbmy inaczej. Bo ja bym chciał, żeby był i wilk syty, i owca cała. Żeby tak. I pan zarobił, i żeby u mnie było bezpiecznie w domu i była dobra energia. Ja się po prostu skontaktuję z dostawcą, żeby on na czas układania tej ściany po prostu wyłączył te nadajniki 5G. I wszystko. I wszystko. Chociaż na parę godzin. No i proszę bardzo. Super. I proszę bardzo. Bardzo bym prosił jeszcze taki... zrobić sobie taki czepek foliowy, jak pan będzie to... W trakcie montażu tylko. Malarze mają takie czepki fajne z gazety, ja sobie zrobię taki do układania tego kamienia. Proszę pana, czy żona jest w ciąży? To też jest ważne. Nie, żona nie jest w ciąży. Dobra, żona chciałaby jakąś wróżbę. Jakby była żona w ciąży, to by musiała się przykryć na czas instalacji kamieni taką żeliwną wanną, ale jeżeli nie jest w stanie błogosławionym, to w takim razie nic się nie dzieje. Jaka wróżba do żony? Może pan ją poda od razu? Poda mi pan żonę? Podejdziesz tu? Halo? Dobry wieczór. A dobry wieczór, dobry panie wieczór. Filipie. Dobry wieczór. A dlaczego mój mąż do pana dzwoni w ogóle? Jestem bardzo zaskoczona. No, chciał troszeczkę poczarować jakąś magię, kamienie i tak dalej. A pani jakie ma pytanie?
Ej, ale pan ma wspaniały głos. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja, pytanie, bo wiem, troszeczkę mnie może zaskoczył, że tutaj mi podał telefon, ale to wie pan co, no to ja może skorzystam z tej okazji. To może mógłby mi pan wywróżyć jakąś wróżbę na najbliższe dni. Ja jestem w ogóle zodiakalnym bykiem. Może to coś pomoże. Na pewno. No to ja poproszę o taką wróżbę. Zodiakalny byk. A jak pan, pani ma na imię? Paulina. Pięknie. Pięknie, pani Paulina. Dziękuję. Pani Paulino, wróżba na najbliższe kilka dni. Długo jest pani z mężem? Nie, to młode małżeństwo. Kiedy się pobraliście? W maju, 2 lata temu. W maju, 2 lata temu, proszę bardzo. No. Zakochana, czy można powiedzieć bardziej rozsądek? Wie pan. Wiem doskonale, wiem doskonale. Zróbmy tak, wilk syty i owca cała. Zrobimy tak, żeby pani mąż był zadowolony i pani. No. W najbliższym czasie, w momencie, kiedy mąż będzie zamawiał te kamienie moje, zrobimy tak, że ja przyjadę nadzorować montaż tychże kamieni, żeby tam wszystko było dobrze, żeby czakry, wow, żeby, czakry, żeby czakry się zgadzały, żeby nie doszło do żadnych spięć energetycznych, żeby ta cała siła magazynowała się w waszym mieszkaniu, a nie na przykład do sąsiada obok, albo nie wiem, żeby nie daj Boże poszła w grunt. Ja to tam wszystko nadzoruję i wtedy wywróżę pani z ręki. Boże, panie Filipie, to jest no, naprawdę coś pięknego. Pięknie, to będzie jak przyjadę. Dziękuję serdecznie w takim razie. Dziękuję serdecznie, pani Paulino. Nie mogę się doczekać już, jak się spotkamy. Ja także. Proszę pozdrowić również męża i powiedzieć, że cała siła energetyczna, że tak powiem, ważna rzecz. No, no. Wstrzemięźliwość małżeńska. Bardzo bym prosił od teraz do mojego przyjazdu ją zachować. No, jak pan tak mówi, no to... Cała energia musi zostać zachowana i... że tak powiem, wybuch energetyczny nastąpi dopiero po moim przyjeździe, dobrze? Dziękuję serdecznie. Dobrze, panie Filipie, bardzo się cieszymy. Czy w takim razie jakoś uda się przyspieszyć transport tych kamieni? Będziemy czekać, będziemy oczekiwać. Jak najszybciej, jak najszybciej przyjadę. Dobrze, jakiś dżentelmen może też będzie czekał, to... Wszystkiego dobrego, bardzo serdecznie dziękuję. Jedna rzecz, proszę mi powiedzieć, znak zodiaku? Pana znak? Strzelec. Jak? Strzelec? Strzelec, tak jest. Myślałem, że rogacz, ale dobra, strzelec. To się troszeczkę nie koreluje. Ale zobaczymy inaczej. Zobaczymy. Bardzo możliwe, że jak przyjadę na miejsce, jeszcze określę pana pulę energetyczną, ale bardzo możliwe, że będzie pan na chwilę musiał opuścić miejsce wstawiania kamieni. Ale to już przy moim przyjeździe. Dziękuję serdecznie. Możemy tak zrobić. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ale Paulinka, piękny głos, naprawdę. Pani Paulina, super.